Witamy wszystkich serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się z Dorą Rosłońską. Dzień dobry. I porozmawiamy sobie dzisiaj o Twoich książkach, bo właśnie przyszłaś ze świeżutko wydrukowanym drugim tomem Emmy. Tak. I ja powiem szczerze, jestem jeszcze pod wrażeniem, bo właśnie skończyłam czytać pierwszy tom. I muszę przyznać, że bardzo się wciągnęłam w tą książkę i czytałam ją z takim delektowaniem się. Delektowaniem się byciem w tamtym świecie, który stworzyłaś. Po prostu było mi z nią przyjemnie. Super, miło mi. A w dodatku, zawarłaś w tej książce mnóstwo takiego przekazu. Ale nie takiego suchego, jak w poradnikach, tylko takiego miękkiego. Takiego na zasadzie, że idziemy sobie z Emmą i doświadczamy jej dylematów, jej przygód, jej wyborów i konsekwencji tego wszystkiego. No, pięknie, pięknie to zawarłaś i pięknie to wszystko opisałaś i no, jestem pod wrażeniem. No, dziękuję bardzo. Taka była w sumie intencja, by wiedzę, którą miałam przekazać tą książką, właśnie pokazać na zasadzie baśni, żeby wejść w ten świat, wejść w ten las. Bo z tego, co pisząc tą książkę, uświadomiłam sobie, to las jest tutaj metaforą naszego życia i każdy przez ten las idzie sobie sam. Jest tak jak Emma, zagubiony. Właśnie mając te 10 lat, wchodzimy w ten świat, już bardziej myślimy samodzielnie, czujemy samodzielnie, nie poprzez rodziców i no wchodzimy właśnie w ten świat, gdzie za drzewami, za krzakami może się czaić albo przyjaciel, albo wróg, albo coś dobrego, albo coś złego i musimy sobie z tym poradzić. I musimy sobie poradzić z tym sami. Czasami jest wsparcie opiekunów, czasami przychodzą jakby... Przyjaciele. Tak, przyjaciele, a czasami wrogowie, którzy też mają nas czegoś nauczyć. I właśnie o tym jest ta baśń. By iść po tym lesie, ta droga jest ważna, bo wtedy jakby zbieramy te doświadczenia i to nas prowadzi do celu, który tak naprawdę nie jest tak naprawdę jednoznaczny i wiadomy od początku tej drogi. No Emma też to zauważa, że w pewnym momencie, że tak tęskniła do tego celu przez jakiś czas, a potem zaczyna się cieszyć drogą i tymi wszystkimi doświadczeniami, które do niej przychodzą pod różnymi postaciami. Ja bym chciała jakby widzów wprowadzić w ten... W ogóle trudno opowiadać o tej książce, bo ona jest takim czarodziejskim klimatem, w który trzeba wejść. I trudno to opowiedzieć, bo to nie jest po prostu taki zwykły poradnik, punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, tylko to jest w pewnym sensie życie, przygoda, tak? I jest tam ten taki cudowny klimat, który powstaje dzięki wyobraźni. Tak, dokładnie. To jest jakby książka zanurzona totalnie w świecie wyobraźni. W świecie również natury, gdzie nie ma absolutnie żadnej technologii, żadnych rzeczy stworzonych przez człowieka. I dlatego... To znaczy chodzi ci o takie komputery i tak dalej, bo w ogóle tak. Są rzeczy stworzone przez krzesła, stoły i tak dalej. Tak, to tylko jest, że to jest jakby rękodzieło. Tak, nie, właśnie, nie ma tutaj tej sztuczności, cyfryzacji, technologii, pośpiechu. Właśnie Emma z tego się wyzbywa, krok po kroku idąc właśnie w głąb tego lasu. Ona się gubi, gubi się ze swojej codzienności i wchodzi w totalnie inny wymiar. Bo ten las jakby z chodząc w niego w głąb, zarówno Emma, jak i czytelnik, odkrywa kolejne jego wymiary. I to jest tutaj ważne. Sama pisząc tą książkę, sama odkrywałam kolejne tajemnice lasu i to, co ma jakby do przekazania. Oczywiście kolejne bramy tutaj są otwierane dzięki zwierzętom mocy, dzięki opiekunom Emmy, które ona właśnie spotyka po drodze. Więc na przykład wilczyca Sansa jakby przeprowadza Emmę do świata przodków, do świata takiej dzikiej natury, gdzie panuje po prostu ta pierwotna zasada życia, koło życia. Natomiast Lis Wolf wprowadza ją już w kolejną bramę, tak? Jest tam taka
przejście przez bramę, że jakby jej świadomość się totalnie zmienia, widzi ten las zupełnie innymi już oczami. Mhm. Poza tym te zwierzęta też niosą te swoje jakości, tak? Wilczyca jej pokazuje taką przyjemność bycia w plemieniu. Tak, dokładnie tak. W tym momencie tak. Ona jest, powiedzmy, jest ta wilczyca i jest Emma, ale to jest niesamowite mieć kogoś, komu tak można ufać, z kim się tak dobrze można czuć. Nie? Dokładnie, bo jakby wilczyca spotkała się z Emmą w bardzo jakby dramatycznych wydarzeniach, w dramatycznej sytuacji i jakby spotkanie z wilkiem powoduje, że Emma już nie czuje się samotna w tym lesie i to daje jej odwagę. I wilczyca, jak samo zwierzę mocy stricte, otwiera w Emmie intuicję. Mhm. I ta intuicja, tak samo jak wilczyca, ją prowadzi przez ten las. Mhm. Nie daje w ogóle odpowiedzi gotowych, tylko naprowadza Emmę na prawdy, które sama ma odkryć. No w ogóle cały ten świat ją tak prowadzi, że nic nie ma na tacy, wszystko jest tak sprytnie jakby podkładane, tak? Także Emma sama rozwiązuje te zagadki, tak. A jakby wszystko inne jej w tym pomaga. Dokładnie tak. Bo... Czyli potem ona może się poczuć, Emma może poczuć, że to jest jej, tak? Dzięki temu. Tak, ma satysfakcję z tego. To nie jest przez kogoś zrobione. Tak, bo uczymy się poprzez własne doświadczenie. Jeżeli ktoś nam coś powie, no to możemy to przyjąć bądź nie, ale to jest jakby na poziomie umysłu. Właśnie. Natomiast jeżeli to doświadczamy i sami do tego dojdziemy, no to to w nas zapada o wiele mocniej. Mhm. I o tym jest ta książka, bo w sumie pisałam ją z intencją taką, by dać dzieciom narzędzia właśnie z natury, jak żywioły, kamienie, rośliny, zwierzęta mocy, czyli szamańskie narzędzia, by mogły sobie poradzić w swoim życiu właśnie podczas tej podróży w lesie. Dlatego, że nie jest to w formie poradnika, ale czytelnik tam... Przygotowy poradnik. Tak, przygotowy poradnik, że właśnie... Dokładnie tak. Że jakby w doświadczeniach Emmy, doświadczając to razem z nią, oni się uczą, jak zrobić miejsce mocy, jak wykorzystać rośliny, które mają moce ochronne, jak spowodować, by zaprogramować sobie kamień tak, by z nami współpracował. Jak współpracować z żywiołami. Dokładnie tak, tak. I jeszcze takie głębsze prawdy tak naprawdę o tym, że wszystko musi pozostawać w równowadze. To tak naprawdę jest takie głębokie, ja czuję przynajmniej, że to jest takie głębokie przesłanie, że równowaga to jest to. Tak, o tym jest cała jakby część książki pierwszego tomu, Święto Anuka, gdzie wszystkie żywioły jakby przejawiają się Emmie i ona tam zaczyna rozumieć, że harmonia jest wtedy, kiedy wszystkie te żywioły współpracują ze sobą i są jednością. Oczywiście łączy ich miłość i wspólnota. I wtedy jakby one nabierają siły nawzajem od siebie i no wtedy dzieje się magia. No i to jest przedstawione oczywiście w przygodach, które tam sprytnie pokazujesz, co się dzieje, jak tam się zjawiają tacy bogowie od ognia, kiedy oni są sami, to robi się gorąco, jak pojawia się wiatr, już nie pamiętam tych imion. Aragami, tak. Tak, to wtedy już jest przyjemniej, tak? A tak naprawdę chodzi cały czas o tą równowagę pomiędzy tymi żywiołami. Tak, nawet... Wszystko się składa z tych żywiołów. Więc... Jasne. Ogólnie książka... Trzy tomy, które jakby są, dwa są napisane, trzeci jest jakby w trakcie pisania, są taką próbą przedstawienia żywiołów, jak one działają w nas i na zewnątrz, jak można właśnie z nimi współpracować. Czyli to jest taka podstawowa wiedza dla dzieci, ale i też dla dorosłych, właśnie jak pracować z żywiołami. A to, co mówiłaś o tym, że jakby czuje się, że się jest w tym lesie, to jedna z czytelniczek właśnie powiedziała, że czytając Emmę, ona po prostu aż czuje na języku smak potraw, który ja tam opisuję, bądź słyszy ptaki, czuje mech pod stopami, mimo że siedzi na fotelu i czyta tą książkę, więc jakby słysząc te słowa, jakby poczułam taką satysfakcję, że faktycznie ta książka przynosi do lasu, do prawdziwego lasu. Jest to jakoś nasycone, że można się tam fajnie razem z Emmą poprzechadzać i podoświadczać i tak, pobyć sobie się. W ogóle w tej, no w tym pięknym w sumie świecie, bo to jest właśnie świat, tak jak mówisz, bez technologii. Tak. I do takiego świata musimy wrócić właśnie, żeby odnaleźć siebie.
Cieszyłabym się, gdyby te książki się znalazły, gdyby te książki wręcz stały się lekturą dla dzieci. Gdyby były mocno dostępne, na przykład gdyby pojawiły się na poczcie, bo no, przekazałaś tu bardzo dużo wiedzy i w lekki sposób. To jest książka wielowarstwowa. Nie każdy się zagłębi głęboko w nią, ale nawet po płytce czytając i tak duży przekaz idzie. A jak można wrócić zawsze do tej książki i jeszcze z niej więcej wyciągnąć. Tak, po paru latach czy miesiącach, kiedy nasza świadomość jakby się rozwija. Tak, ona ma wiele wymiarów. Nawet sama nie wiem, jak to zrobiłam. Ogólnie ta książka jakby jest mi dyktowana, bo ja nie wiem aż do końca, co się zadzieje w następnym rozdziale. Mam jakiś tam plan, mam już jakieś prawdy przejawione, które mam tam włożyć do tej książki. Ale co się jeszcze zadzieje, jakie przedmioty się pojawią, które wyjaśnią pewne tajemnice, to jest również dla mnie zagadka, ale też niesamowita zabawa, bo jak ja piszę tą książkę, faktycznie jestem w tym lesie, jestem może tą Emmą, albo trzymam ją za rękę i kurczę, co dalej, tak? Więc jakby sam proces pisania tej książki jest niesamowitą jakby magią i jakby rozwojem mojej świadomości. To jest też twoja przygoda. Tak, i tutaj jest... W drugim tomie miałam niesamowitą rzecz, tutaj powiem trochę o warsztacie pisarskim, że utknęłam w jednym momencie, bo nie byłam w stanie jakby przenieść Emmy z jednego świata jakby w drugi wymiar. I poszłam do lasu po wskazówki z prośbą, pytaniem właśnie, co teraz mam zrobić, jak ona ma tam przejść. I dosłownie, ale naprawdę dosłownie, weszłam do lasu zupełnie inną ścieżką niż kiedyś chodziłam i pojawiło się tam drzewo, które wyglądało jak harfa. Zrobiłam jego zdjęcie i to była odpowiedź na to, jak przenieść właśnie Emmę z Błękitnego Wąwozu do Jeziora Czasu. Czyli do dwóch miejsc, o których piszę w drugim tomie. Więc jakby wiedza, która przychodzi, również przychodzi z tego świata, który jest w tej książce. On mnie tam prowadzi i jakby opowiada mi dalsze części, tak? Czyli ja musiałam wejść do tego lasu, sama przejść jakieś swoje umysłowe procesy w sercu również, by odkryć to magiczne drzewo, które poprowadzi mnie i Emmę w następny wymiar. A propos przeskakiwania w czasie, to też czytając tą książkę, też właśnie podziwiałam, że ty jakby skaczesz z tą, jakby ten czas jest fraktalny. Jakby patrząc w jedną rzecz, Emma się przenosi gdzie indziej, tak? To jest fajne, bo to daje taką właśnie lekkość w postrzeganiu i uczy tak naprawdę czytelnika, że to jest takie lekkie i takie proste. Możliwe. Bo poruszamy się po świecie wyobraźni, gdzie wszystko, absolutnie wszystko jest możliwe. Więc dąc w didgeridoo można przenieść się w zupełnie inną przestrzeń, bo jakby wibracja instrumentu właśnie to w nas powoduje. Tak, uwalnia pewne emocje, które przenoszą nas zupełnie gdzieś indziej, czy w jakieś wspomnienia, czy w to po prostu w inny wymiar. Więc tak, tutaj te przygody... Nawet w drugim tomie w pewnym momencie Emma ma takie przemyślenie, że ona nie jest w stanie zrobić mapy tego świata, w którym się znalazła, bo ono jest tak wymieszane i jednocześnie zsynchronizowane z jej codziennością, która na nią czeka tam u babci w chatce, że ona jest tym wręcz zachwycona i odpuszcza totalne jakby analizowanie tej przestrzeni, bo to jest, dzieje się ciągle, dzieje się wokół, dzieje się w niej, dzieje się na zewnątrz. Ona nawet nie wie, gdzie to się dzieje, ale jest w tym. Ona to czuje i to jest najważniejsze. Pisząc tą książkę, stwarzasz przestrzenie. Przestrzenie, w których mogą się rozglądać inni, mogą się uczyć czegoś z tego, co ty sama zauważyłaś i z tego, co się stworzyło nawet pisząc tą książkę, tak? A czym dla ciebie jest ta wędrówka z Emmą? Czym jest dla mnie wędrówka z Emmą? Wydaje mi się, że ja sobie układam to, co doświadczyłam, czego się dowiedziałam i chcę to przekazać innym. Jest to po prostu mój świat, którym istnieje sobie, bo jak piszę tę książkę, to po prostu przenoszę się w swoje miejsce mocy, że tak powiem.
I tam po prostu działam i rozwiązuję pewne sytuacje, które nie wiem, spotkały mnie czy moich znajomych. I te wyzwania same się tam pojawiają i ja muszę znaleźć do nich klucz. Tajemnice same się pojawiają i też muszę znaleźć jakby odpowiedzi na nie. I one się odnajdują jakby w trakcie pisania tej książki, więc dla mnie jest to w pewien sposób podróż, bo ja sama weszłam do tego lasu i też dokładnie nie wiem po co, w jakim celu. Dążę do tego Pałacu Murkana, gdzie mam odzyskać Księgę Życia. Więc to jest po to. Kiedy pisałam pierwszy tom, Początek i Święto Anuka, była to książka właśnie, w której miałam przekazać swoją wiedzę, którą zdobyłam o żywiołach, o właśnie metodach szamańskich, żeby pomóc sobie w życiu. Natomiast kończąc ją, po paru miesiącach doszło do mnie, że tak naprawdę ta książka jest o odzyskiwaniu własnych cząstek duszy. Więc to było dla mnie mega zaskoczenie, że pisząc ją, w sumie nie miałam takiej świadomości, o czym dokładnie to piszę. I dopiero ta świadomość buduje się, mówię, z rozdziału na rozdział. Też postaci, które się tam pojawiają, też przychodzą i ja muszę najpierw ich posłuchać, poczuć, co one mają tutaj, jaką rolę do spełnienia. Więc to jest jakby niesamowite. Dla mnie jest to podróż i ja zawsze jakby byłam zła na baśń o czerwonym kapturku, że jest to przedstawione w taki sposób, a nie inny. Trochę zakłamany, bo ta dziewczynka jest totalnie bez jakby własnych mocy i musi, nie wiem, ten wilk też tam jest przedstawiony bardzo negatywnie, a to jest zupełnie nieprawda, bo wilk nas zawsze wspiera. Więc może miałam napisać swoją wersję Czerwonego Kapturka. Emma, co właśnie nie ma tutaj, nie jest niewiastą, że tak powiem, tylko ma shorty, ma białą koszulkę, rozwiane włosy, jest w trampkach, więc jakby ściągam z niej taki schemat dziewczynki grzecznej, która nie wyściubia nosa z domu i słucha starszych i autorytetów, tylko właśnie nie, ona jakby walczy o siebie, chodzi boso po lesie, biega z wilkiem i dowiaduje się tych niesamowitych rzeczy, które kiedyś były bardzo, bardzo powszechne w dawnych plemionach, na wsiach. Było czymś naturalnym. Czy było czymś, to było dokładnie, było czymś naturalnym. I do tego Emma właśnie wraca. I tak jak powiedział mój wydawca, czytając pierwszy tom książki, że jest tutaj magiczne zdanie, które jest pierwszą bramą tej książki. To jest dedykacja babci w książce, którą Emma dostaje na urodziny. Dla Emmy, przypomnij sobie, kim jesteś. I to jest właśnie ta brama, że my wchodzimy do tego lasu, by przypomnieć sobie, kim jesteśmy. I może właśnie ta książka, pisząc ją, ja sama przypominam sobie, kim jestem. Dokładnie. I warto tutaj powiedzieć, że z czym tak naprawdę idzie przez to wszystko Emma. Ona idzie przez ten świat przede wszystkim ze swoim sercem. Tak. To jest jej moc. To jest jej moc największa. Serce i po prostu otwarte oczy. Dokładnie tak. I bardzo wyraźnie, no i intuicja, bardzo wyraźnie widać to w drugim rozdziale, gdzie no, przydarzają jej się dosyć dramatyczne sytuacje, wręcz zagrażające jej życiu, jej energii. I tam, no właśnie tym sercem ona sobie bardzo, bardzo pomaga. I tutaj jakby miłość zwycięża, a może nie zwycięża, nie będę nic jakby zdradzać, ale tak. Serce i intuicja jest tutaj bardzo ważna. Jednym z głównych w ogóle takich bardzo mocnych przesłań tej książki jest to, by każde dziecko i każdy dorosły przypomnieli sobie, że mają wolną wolę. Że to jest najpotężniejsze narzędzie człowieka, które może go wyzwolić z każdych najgorszych doświadczeń, jakie przychodzi mu przejść. Więc samo uświadomienie sobie, że ma się tą wolną wolę i się ją odzyskuje i można nią działać, totalnie odmienia jakby sytuację. I Emma parokrotnie się jakby łapie na tym, że tą wolną wolę trzeba w tym momencie właśnie wykorzystać i przeciwstawić się czemuś. Jest tam nawet przemycone pewne zaklęcie, jak tą wolną wolę odzyskać.
Wykorzystałam je wielokrotnie w ceremoniach, które prowadziłam i ono działa. Także tak, jest to księga z zaklęciami magicznymi, które działają tutaj w tym świecie codziennym. No dobrze. To na koniec niespodzianka dla wszystkich. Mamy taki konkurs. I a propos właśnie wolnej woli, to może ty powiedz resztę. Są już gotowe dwa tomy Emma wchodzi do lasu. I mamy trzy komplety do rozdania dla widzów Gaja TV, dla moich czytelników, dla osób, które właśnie jakby zainteresowały się Emmą i moim pisaniem. Trzy osoby dostaną właśnie taki komplet tych książek, kiedy napiszą w komentarzach pod filmikiem na YouTubie, czym jest dla Ciebie wolna wola i jak z niej korzystasz. I najciekawsze trzy odpowiedzi nagrodzimy właśnie kompletem tych dwóch tomów. Najciekawsze, bądź zrobimy po prostu losowanie, tak? Albo zrobimy losowanie, tak, tak. Mhm. Także zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie i do tego, do świata lasu, właśnie. Do wejścia do lasu. Do tego świata, tutaj można powiedzieć w tym sensie taki przewodnik, ale nie do końca, bo to właśnie to fajnie to połączyłaś właśnie. Jest przygoda i jest przesłanie jednocześnie. Ale w takiej właśnie lekkiej formie, że no to tak lekko budzi to, co jest w nas. Dokładnie. Jak ktoś ma ochotę na książkę przygodową, przeczyta po prostu przygody 10-letniej dziewczynki. Jak ktoś ma ochotę na więcej, to odkryje w tej książce dokładnie to, czego potrzebuje. A właściwie w sobie, bo dzięki tej książce może odkryć w sobie to wszystko. Dokładnie. O czym tutaj jest mowa. Także dziękuję Ci ślicznie. Dzięki wielkie. Dziękuję wszystkim. Dziękuję.